Czy małżeństwo jest boskie, albo co robić w małżeństwie, kiedy jako małżonkowie zwyczajnie upadamy, nie dajemy rady, albo czy zawsze są motyle w brzuchu po 26 latach małżeństwa? Zapytamy się o to mojego gościa. Witamy dzisiaj Agatę Strzyżewską, jest dzisiaj naszym gościem. Cieszę się bardzo, że tu jestem. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Agata, nie wiem, czy są takie osoby na tym świecie, ale z pewnością są. Przedstawię Agatę. Jest autorką podcastu Tłusta Owca. Jest mówczynią na wielu konferencjach w Polsce i pewnie za granicą. Misjonarka i żona misjonarza. I co ciekawe, twórczyni razem ze swoim mężem kościoła ulicznego i przez wiele lat zaangażowana w kościół uliczny. Czym jest kościół uliczny? Kościół dla ludzi bezdomnych, moi drodzy, w Gdańsku. Bardzo ciekawa osoba. Jestem niezwykle uradowana, że dzisiaj z gościem jest miłość. I przypytamy dzisiaj Agatę z różnych pytań, może nie na temat misji w Pakistanie, bo nasz kanał traktuje o relacjach damsko-męskich i przy nich zostaniemy. A szczególnie dzisiaj będziemy mówić o takich tematach, kiedy jest trudno, kiedy jest nie chce nam się kochać, kiedy druga osoba nie podoba już nam się tak może bardzo, jak w tym danym momencie, jak na samym początku. Także Agatko, co to znaczy, zacznijmy od bardzo ważnego pytania, co to znaczy, że małżeństwo jest boskie? Czy ono jest boskie i jak rozumiesz w ogóle to stwierdzenie, czy jest boskie? Ja myślę, że w ogóle sama idea małżeństwa jest boska, bo Bóg tak wymyślił to, tak? Żeby człowiek nie był sam, tylko żeby był w związku, w relacji z kimś, tego uzupełnia, wspiera, gdzie razem mogą iść przez życie. Więc jakby, no to już widzimy w raju, że taki był pomysł Pana Boga. A w tych czasach, to myślę, że wtedy, kiedy my jakby czekamy, dajemy się prowadzić Bogu do takiej osoby, do takiej relacji, która jest osadzona na Bożym prawie, na Bożych przykazaniach, wskazówkach, tak, które znajdujemy w Piśmie Świętym, kiedy jakby nie szukamy po swojemu, nie kombinujemy, nie tworzymy tego związku tak po prostu z głowy albo z jakichś wzorców, które mieliśmy po prostu w dzieciństwie, tylko właśnie szukamy w tym wszystkim Bożej woli. Mamy to. Czy Bóg nie jest Bogiem takim biernym, który gdzieś nas stworzył, tylko według Ciebie, naszego takiego rozumienia, jest tym, który dał również instrukcję na to ważne instytucje. Ja lubię mówić, że dał nam instrukcję obsługi, tak jak każde urządzenie ma swoją instrukcję, tak samo my. I Pismo Święte właśnie taką instrukcją jest. Super. I czy wy właśnie tą instrukcję z mężem od samego początku stosujecie, stosowaliście? Czy ona gdzieś została wprowadzana na którymś etapie, po iluś tam latach małżeństwa? Czy już się poznaliście, znając tą instrukcję? Króciutko o waszym poznaniu się. So, ja się nawróciłam, kiedy miałam 18 lat, a wyszłam za mąż, kiedy miałam 21. Więc jakby ten okres poznawania tej instrukcji nie był zbyt długi. Ale z pewnością, kiedy się nawróciłam, zakochałam się w Bogu, pochodzę z takiej rodziny niewierzącej raczej i musiałam sama jakby te wszystkie wartości odkrywać, dochodzić, uczyć się. To też w mojej głowie rosło takie przekonanie, że ja chcę, żeby mój mąż przyszły był osobą wierzącą, żeby był mocno wierzący, tak samo kochający z pasją Boga jak ja. Czy wierzący, że Bóg istnieje, tylko to? Nie, nie. Taki właśnie nawrócona osoba, tak? Czyli taka, która ma osobistą relację z Bogiem, która niezależnie od innych ludzi, od jakiegoś systemu z Bogiem chodzi każdego dnia, słucha Boga, która jest ugruntowana po prostu w tym, co Bóg mówi. I co prawda, ja nie myślałam za dużo o małżeństwie przed moim ślubem. Bo o 18 myślałaś. Tak, tak. Ja byłam taką osobą w ogóle bardziej skupioną na nauce, na rozwijaniu się, na jakiejś przyszłości. Marzyłam o tym, że stworzę coś wielkiego, będę robiła wielkie rzeczy, będę zbawiała świat. I chłopaki nie były mi w głowie. Tak, więc po prostu to nasze małżeństwo to jest takie trochę szybkie, pełne zaskoczenia. Po prostu mój mąż stwierdził, że jestem odpowiednią osobą, że będziemy ze sobą szczęśliwi. On modlił się również o dziewczynę, która będzie kochała Boga bardziej niż on. I taką miał modlitwę. No więc kiedy mnie poznał, ja byłam taka po prostu gorliwa, gorąca dla Boga, pałająca. Też już prowadziłam innych ludzi do Boga. On no, między innymi dlatego się we mnie zakochał, że widział we mnie takie gorące serce. Czyli ten fundament, który sobie założyłaś już jako 18-latka, bardzo młoda dziewczyna,
mogłabyś szukać zabawy i poznawać to życie relacyjno-seksualne, a jednak co innego było ważniejsze po tym etapie nawrócenia, po tym momencie nawrócenia, tak? To był twój jakby na tyle zakochana w Panu Bogu, że nie miałeś czasu na mężczyzn. Tak, tak, ale to wiesz co, to ja też taką osobą byłam. Ja myślę, że nawet gdybym się nie nawróciła, to też nie byłam taką osobą, która by imprezowała, szukała jakichś relacji tego typu. Ja byłam zawsze taka bardzo rozsądna, wiesz, tak patrzyłam na życie pragmatycznie. To nie? Chyba... tak samo? Tak, bardzo. Bo ja po prostu widziałam pewne zależności. Na przykład nie musiałam ładować się w pewne związki, w pewne układy, jakieś uzależnienia, żeby wiedzieć, że to jest głupie, że to tylko komplikuje życie i że po co to w ogóle, tak? Tak. Nawet nie przechodziłam takiego okresu buntu, na przykład nastoletniego. Nie było tego we mnie. Po prostu rozumiałam, na czym to wszystko polega i nie buzowały we mnie też jakieś emocje. Ja nie mówię tego dlatego, żeby teraz powiedzieć, o, byłam taka wspaniała, bo myślę, że to nie jest moja zasługa. Nie wiem, po prostu Bóg mnie tak ukształtował, że właśnie nie byłam jakaś emocjonalna mocno, nie byłam pobudzona seksualnie również, tak? Po prostu są różne temperamenty, różne osobowości. Ja po prostu byłam taka bardziej wyciszona, skupiona na takim wewnętrznym życiu. I kiedy poznałam Jezusa, no to wszystko pasowało. Jakby to był ten brakujący pucelek, że tak powiem, w tej układance, kiedy ja zrozumiałam, że Bóg mnie taką drogą prowadzi. Jakbym słyszała ciebie, tylko ja się nawróciłam w wieku 15 lat. Wspaniale. I za chwilę będziemy mówić może nie będziemy omawiać każdego roku waszego małżeństwa, bo ono już trwa 26 lat. Macie dwójkę wspaniałych dzieci. Ja tylko chciałabym usłyszeć kilka słów o waszych zaręczynach dla wszystkich, którzy słuchają twojego i vloga, i podcastu. Pewnie tam o tym jeszcze nie mówiłaś. Nie. Jak się zaręczyliście? Dosłownie dwa zdania i przejdziemy do takich tematów, jeśli chodzi o małżeństwo, troszkę wyposażając naszych widzów, jak żyć? Jak żyć, by dobrze małżeństwie przeżyć i mieć pasję po 26 latach? Wiesz co, nasz związek jest takim zupełnie zaprzeczeniem tych różnych komedii romantycznych, które oglądamy, które ja też lubię oglądać. Ja też. Przed świętami. Niektóre przynajmniej. Ale u nas to było wszystko w oparciu o przyjaźń. My po prostu, kiedy żeśmy się poznali, zobaczyliśmy, że nam się super rozmawia. My mogliśmy godzinami rozmawiać ze sobą na różne tematy i mieliśmy podobną wrażliwość, podobne plany, marzenia na przyszłość. Właśnie to skupienie takie pragmatyczne na tym, co w życiu wychodzi, co nie wychodzi, jak pomagać ludziom, jak służyć. Czy to służba, przepraszam, to już się przeplatało u was na etapie tego randkowania i bycia w związku, że wy chcecie swoje życie w dużej części poświęcać innym. Tak. To już było u 18 lat. Tak, w głowie. Tak, jak najbardziej. Więc u nas nie było takich motyli w brzuchu, wiesz, typowych, nie? Te motyle się później pojawiły, ale jakby na tym początkowym etapie to nie było coś, co nas przyciąga. Mój mąż do tej pory mówi, że poznał mnie i wcale to nie było tak, że on się zachwycił moją urodą i że ja go tak uroda, po prostu... figura, chemia, erotyzm. Tym bardziej, on też również mnie w ten sposób nie pociągał, ale pociągające właśnie było to, że ta relacja była tak głęboka. Ona była tak głęboka, nie miałam takiej relacji z nikim innym. Ja wiesz, po prostu musieliśmy się jakby z tym jakby twarzą twarz stanąć, że to jest coś wyjątkowego, że takiej osoby możemy już nigdy w życiu nie spotkać. I ponieważ obydwoje kochaliśmy Boga, wiedzieliśmy, że chcemy w ten sposób żyć, więc dosyć szybko doszło do zaręczyn, chyba 15 miesięcy tylko żeśmy się znali i żeśmy się rok pobrali. Po półtorej roku i było zaręczyny i potem był króciutko ślub. Tak, dokładnie. A zaręczyny w jakich okolicznościach? Wiesz co, po prostu grupa przyjaciół u mnie w domu, w moim rodzinnym domu. Ja pamiętam, wtedy zrobiłam jakieś chińskie jedzenie. Jakieś chińskie jedzenie i po prostu w gronie przyjaciół żeśmy powiedzieli, bo to nie było na takiej zasadzie, że Maciek ukląkł i dał mi pierścionek, bo właśnie my nie byliśmy takimi typami. Ale po prostu żeśmy razem powiedzieli przyjaciołom i rodzinie, że chcemy się pobrać. Ale zobacz, to jest takie piękne, było takie spójne, nic nie było wbrew tobie. Totalnie jakbyś sobie to wymarzyła, jakbyś chciała, tak naturalnie, swobodnie. Wiesz co, nie tak, jakbym sobie wyobrażała. Inaczej. Chyba nie, jednak inaczej. Chyba jednak marzyłam o takich motylach w brzuchu i jakby zajęło mi trochę, żeby się pogodzić z tym, że są różne ścieżki. Tak, że są różne scenariusze, nie? I że ten inny scenariusz nie musi być gorszy.
Super, że to mówisz, bo często mamy takie pytania, czy powinnam brnąć w relację, jeśli on mi się, no tak, niby mi się podoba, ale nie czuję nic, czy w to inwestować, czy od razu przekreślić, bo a to jak się nie pojawi. To fajnie, że o tym mówisz, bo tak jak mówisz, właśnie są różne scenariusze. U nas mogłabym powiedzieć podobnie. Przyjaźń, rozsądek, mądrość, bo widzę, że jest gra fundament. Tak. No podobamy się sobie, idziemy, próbujemy, dajemy temu szansę. Ja ci powiem, że u mnie to było do tego stopnia, ja studiowałam fizykę wtedy, więc wiesz, mój umysł zupełnie bardzo ściśle funkcjonował, że ja nie chciałam popełnić żadnej głupoty. I Maciek, który już był przekonany, że powinniśmy być małżeństwem, ja sobie myślę, skąd on wie? Skąd on to może wiedzieć, że jestem tą właściwą osobą? On był moim pierwszym chłopakiem, więc ja nie miałam żadnego porównania, nie widziałam w sumie, jakie są inne opcje. I pamiętam, wtedy modliłam się i z którejś z książek, nie wiem, chyba Josha McDowalla, czytałam, że u niego tak zaręczyny właśnie polegały na tym, że on sobie zrobił taką tabelkę, plusy i minusy. Ja sobie dokładnie to samo zrobiłam, wyciągnęłam kartkę na pół, dlaczego, jakie są plusy Maćka, że tak powiem, dlaczego chciałabym z nim być, tak? Dlaczego to jest wartościowy człowiek i jakie potencjalne minusy. I chciałam ocenić, czy z tymi minusami mogę przeżyć, patrząc na te plusy, tak? No i ponieważ przeważyło, dlatego wyszłam z nim. Super, super to jest, ale nie zgadniesz, ale nie dalej jak w kwietniu czy w maju miałam właśnie wiadomość głosową od osoby, która zrobiła bardzo podobnie. I to mega jej pomogło utwierdzić, że dobrze robi, wychodząc za tego człowieka za mąż. Także to nie jest takie wcale głupie, to jest dla ciebie ścisłego umysłu, Bo wiesz co, bo to trzeba zobaczyć czasami. Bo w naszych głowach wirują jakieś emocje. Ja byłam bardzo już na tym etapie zakochana w Maćku, więc nie wiedziałam, czy ja po prostu tak chcę tego, czy to jest rzeczywiście rozsądne. Więc jak tak sobie to wypisałam i zobaczyłam, to łatwiej było ocenić. Więc dobraliście się dobrze, więc jest to już związek z 26-letnim stażem. Czy uważasz, Agatko, że jesteście udanym małżeństwem? Jak najbardziej. I na jakiej podstawie, bo powiedziałaś na jakiej podstawie, jakbyśmy mogły dojść, co sprawia, że po 26 latach ty mówisz, że jesteście udani, to temu tyle się pojawiły po 26 latach i taki krąży erotyzm, chemia między wiesz co, wami. Mówiąc szczerze, erotyzm i chemia u nas nie dominują w naszym związku. To jest właśnie ciekawe. Może to nie jest politycznie poprawne, nie wiem, może to nie jest romantyczne, ale tak jest. Myślę, że są różne związki. Oczywiście ten element jest jak najbardziej i jest satysfakcjonujący, ale jakby nie jest głównym motorem, tak? To nie jest główny motor naszego związku. Głównym trzonem naszego małżeństwa jest miłość do Boga i jakaś taka wspólna wizja tej miłości, wiesz co, bo są różne podejścia, są ludzie w kościele, mają różne jakby zainteresowania, różne akcenty kładą na pewne rzeczy. U nas zawsze był ten akcent misyjny, taki bardzo mocno, żeby pójść do ludzi, żeby zrobić coś, czego jeszcze nikt nie robił, żeby tworzyć społeczność, żeby prowadzić społeczność, żeby pomagać innym poznać Boga. Czyli to nie jest tak, że Maciek nagle się budzi, on cię zarzuca pomysłami i ty się przekonujesz, 2 lata mijają i ty trochę nie chcesz, bo byś chciała w domu bardziej z dziewczynkami, dzieci były pewnie małe, na którymś etapie. Czy to... Nie, zawsze jesteście razem w tym, tak? Od samego początku. Prawdę mówiąc, mamy obydwoje pomysły, które bardzo szybko podchwytujemy i wiele rzeczy robimy wspólnie i to też jest wielka radość, że jesteśmy takim małżeństwem, które lubi ze sobą być, wiesz, i lubi razem robić rzeczy. Tak. Więc jeżeli Maciek ma mnóstwo takich pomysłów związanych z pomocą ludziom gdzieś na wsiach, małych miejscowościach, żeby pojechać, rozdać ubrania, głosić Ewangelię, i on bardzo lubi tego typu rzeczy, więc ja mu w tym pomagam i też z chęcią to robię. Chociaż jestem introwertykiem i na początku było mi ciężko, bo on tak zawsze, ci ludzie wokół, a ja musiałam się jednak tego uczyć. Ja z kolei mam takie pomysły, nie wiem jak to nazwać, takie bardziej globalne czy systemowe, gdzie znajduję projektowe takie, tak? Gdzie mój mąż też uczestniczy na różnych etapach tych projektów i służy swoim doświadczeniem. Ale zawsze się w tym zgadzamy, że tak, że to jest dobry kierunek, więc 3 lata temu po raz pierwszy pojechaliśmy do Pakistanu i pomimo tego, że to jest takie miejsce, w którym się ginie i naprawdę jest niebezpieczne, to też mieliśmy od razu taką zgodność, że tak,
że mamy to zrobić, że to będzie dobra decyzja. Mhm. Więc po prostu to było od początku, wiesz, od początku żeśmy mieli jakby takie same duchowe wyczucie. Mhm. Czy myślisz, że to pochodzi stąd, że codziennie indywidualnie po prostu spędzacie czas z Panem Bogiem i to stąd czerpiecie tą jedność? No bo to nie jest normalne czy naturalne, żeby chcieć jechać dzisiaj do Pakistanu, gdzie grozi ci jest zagrożenie życia. Mhm. Czy myślisz, że to stąd wynika? Bo to są takie no, jakby boskie projekty, mhm. tak? Mhm. Wiesz co, ja myślę, że to wynika właśnie te lata doświadczeń, które żeśmy razem przeszli, różne historie, różne etapy, różne rzeczy robiliśmy razem i widzieliśmy, jak w tym wszystkim Bóg nas nawigował, prowadził. Widzieliśmy błogosławieństwo z tego wynikające. Jakby, jak pojawia się następny projekt czy następny pomysł, to my wiemy, czujemy, czy to jest dobry kierunek, czy też nie. Ja mam czasami takie pomysły, wyskakuję jak ten królik z kapelusza z różnymi rzeczami i jestem taką idealistką, można powiedzieć, optymistką idealistką, która ciągle ma jakieś tam pomysły. Mój mąż jest bardziej realistą, więc nie jest pesymistą, ale jest realistą i to też bardzo pomaga, bo jakby zwraca mi uwagę na takie bardziej racjonalne problemy, które mogą wyniknąć. Tak. Logistycznie chociażby. Logistycznie, to trzeba rozwiązać. A ja z kolei właśnie jestem tym może bardziej motorem optymistycznym, ale to się uzupełniamy, wiesz? I to jest właśnie takie fajne, że przez te wszystkie lata my widzimy, jak nas Bóg prowadzi i jak pojawia się jakby następne wyzwanie, to my mamy jakby wyczucie. Tak, oczywiście smak tego, prawda? Tak, spędzamy czas z Bogiem i to cały czas nas kształtuje. My praktycznie cały czas o Bogu rozmawiamy, wiesz, Ania? Po prostu to jest tak, że naprawdę tak jest. Siadanie, obiad, kolacja, tak? Naprawdę tak jest, że po prostu co dzisiaj przeczytałam, co ktoś napisał i się o kogoś modliłam, a teraz za chwilę ktoś dzwoni, się o tą osobę modlimy. Maciek odbiera telefon, ktoś prosi o pomoc, od razu się modlimy i jedziemy samochodem gdzieś, już planujemy jakieś działania, więc jakby wszystko kręci się wokół Boga. I no to jest spójnia, to jest spójnia. Czy to jest osoba wierząca w praktyce, bo my często słyszymy o osobach wierzących, ale to jest wierząca w Boga, wierząca, że Bóg istnieje. To dzięki to przepiękne świadectwo, właśnie troszkę jakbym słyszała moich rodziców, gdzieś tam wieczorem rozmawiających o tym, o czym tata głosił kazanie, co wyczytał, co u księdza Pawlukiewicza usłyszał, albo co u jakiegoś pastora, co sam przeżył. I to łączy, prawda? To niesamowicie spaja, prawda? Tak, małżeństwo, tak mi się wydaje, że to nie jest tylko rozmowa o tym, co dzisiaj zjemy, tak? I obiad jest naszym głównym tematem. Tak. No właśnie, czy dzieci. Pasja, wiesz, bo to jest jeden z takich tematów, o których uwielbiam mówić. Pasja, powołanie, wizja w ogóle na życie. Na tym się w sumie koncentruje cała moja misja, żeby jakby sama, żebym mogła to odkryć, odkrywam i uczę też odkrywać tego innych, że kiedy my odkrywamy, do czego Bóg nas powołuje, to życie zaczyna nabierać takich kolorów, takiej energii. Jeszcze spotkasz drugiego pasjonata i razem coś możecie robić, no to po prostu haj, po prostu to jest, nie ma nic fajniejszego. Więc nasze małżeństwo właśnie jest takim miejscem, gdzie my nieustannie przeżywamy coś razem. Mój mąż jest jeszcze też taką osobą, która bardzo umie się cieszyć z różnych rzeczy. Z małych również? Tak, związanych z ludźmi. Takie, wiesz, że tu się coś udało, że ktoś się nawrócił, że ktoś został uzdrowiony. I po prostu cieszy się jak dziecko i wnosi tą energię. Rozsiewa. Takiej wdzięczności, wiesz, takiej wdzięczności, takiego skupienia właśnie, że to od Boga wszystko mamy. Czyli taka misyjność to nie jest tylko Pakistan u was, tylko ta misyjność tak naprawdę codzienność, życie, tu sąsiadka, ktoś z boku, ktoś kogoś spotkałam, zmailowałam, ktoś odpisał na komentarz albo jest z vloga, czyli ta misyjność to jest tak naprawdę styl życia i codzienność, z tego tak dokładnie uczytam. Tak jest, tak. A jeśli chodzi o codzienną miłość, Agata, no bo okej, jedno to jest ufać Panu Bogu i wierzymy w Pana Boga i nasze pasje i plany, ale czasami trzeba w codzienności okazywać tą miłość. Skąd wiesz, jak kochać, jak praktycznie kochać? Bo to są czasami gesty, czasami słowa. Tak. Skąd wiesz i jak twojego męża, jak sprawić, żeby on się czuł kochany? Wiesz co, powiem ci, że trochę mi to zajęło czasu, żebyśmy, chyba obydwojgu nam zajęło, żeby zrozumieć, że są te języki miłości, 5 języków miłości. Tak, gdybyśmy to wcześniej przeczytali, być może wcześniej byśmy na to zwrócili uwagę, ale był taki czas, że ja po prostu mojemu mężowi mówiłam różne dobre słowa, pochlebne afirmacje. Słowa, afirmacje.
A schwyciłam się na tym, że to jest język miłości, mój język miłości, że ja robię względem niego tego, to, co ja potrzebuję. Tak. A mój mąż z kolei to samo, kiedy chciał mnie pocieszyć, to przychodził i mnie, wiesz, dotykał, przytulał i ja mówię, powiedz coś, a on mówi, a ja cię przytulam, a ja mówię, powiedz coś, ja potrzebuję, żebyś coś powiedział, dla mnie sam dotyk to jest za mało, nie? Mhm. Więc on też próbował okazywać miłość tak, jak sam potrzebował, tak? Mhm. Więc teraz robię, staram się tak intencjonalnie właśnie, no, jakby sobie przypominać, tak, że mam go przytulić, że to jest coś, co do niego przemówi bardziej. Czyli języki miłości przypominamy sobie, tak? To na przykład to. To jest chyba właściwie klucz. Jakbyśmy mieli do jednej takiej głównej rady się ograniczyć, to jest chyba, mogło być to, tak? Poza języki miłości. Tak, no, oczywiście są też takie specyficzne rzeczy, że na przykład mój mąż wie, że ja uwielbiam grejpfruty i sok grejpfrutowy. O, super. Super myśl. I on po prostu chce mi zrobić przyjemność, to mi wyciska sok z grejpfruta, tak? Albo przychodzi i mi masuje plecy, bo jak siedzę przy biurku długo, to wie, że to mi przynosi jakąś ulgę. Więc to są takie, wiesz, też sytuacyjne rzeczy, kiedy my się uczymy, w jakich miejscach taka osoba potrzebuje i doceni to, co ja zrobię dla niej, że to będzie właśnie dla niej pomocne, tak? Myślę, że to te 26 lat, 28 w sumie prawie, które jesteśmy razem, no to już robią swoje, że rozpoznajemy te miejsca. Tak, znamy się, znamy się. A no, brzmicie jako idealne małżeństwo i wydaje się, że idealne małżeństwo, jeszcze te, które buduje na Bożym fundamencie, to na pewno jest w ogóle i w swoim tonie, i w języku, i w gestach, i we wzroku, no pewnie w domu panuje Boża miłość, ale no wiem, bo też mam swoich rodziców i też oni ze swoim 400-letnim stażem, no muszą czasami mówić różne rzeczy sobie, na przykład przepraszam. Czyli upadamy czasami jako małżonkowi, przegrywamy. Ty wiesz, że coś jest jakoś, a postępujesz inaczej, bo coś tam, bo podrażnienie, impulsywność i tak dalej. Tak, ja chciałam od razu powiedzieć, powiedz, kiedy zbudować przegrywasz. Niektóre osoby chcę tutaj zbudować tym, że powiem, że bardzo dużo żeśmy się kłócili kiedyś. Że nie, że nasze idealne małżeństwo nie polega na tym, że nie ma napięć i że nie ma kłótni, bo u nas, my jesteśmy obydwoje bardzo temperamentni. Jesteśmy typami liderów. I ja chciałam mieć męża lidera i mój mąż też chciał mieć silną kobietę. I teraz jakby płacimy cenę również za to. Jest to część pewnych trudności, bo z jednej strony siebie doceniamy i właśnie przez to tworzymy taki zespół, który może naprawdę wiele zrobić, ale z drugiej strony jest też koszt tego. Chociażby taki, że czasami siebie nie rozumiemy, że jesteśmy emocjonalni. Mi na przykład jest bardzo trudno jakoś, wiesz, może nie chodzi o przebaczenie samo, bo ja nawet przebaczę, ale żeby tak dojść do siebie, po prostu jak jest jakiś taki mocniejszy wstrząs, to mi to długo zajmuje, żeby tak dojść do siebie. Więc to jest, wiesz, taka część małżeństwa, która może się wydawać komuś, o, to jest takie niechrześcijańskie, to kłócenie się, ścieranie się, ale po pierwsze jest tego coraz mniej i widzimy, że to docieranie się jednak najgorzej było pierwsze trzy lata małżeństwa. Przed ślubem było najgorzej. Więc z jednej strony było to takie przekonanie, że mamy być razem, że to będzie coś z tego pięknego, a z drugiej strony były te temperamenty. Więc no, to jest taki proces uczenia się, docierania się. I co robisz? Co robisz wtedy właśnie, jak przegrasz? Bo to my same wiemy, tak? Czasami na myślach przegrywamy, tak? Nawet partner o tym może nie wiedzieć. Co robisz, Agata, wtedy? Co robisz wobec Maćka, czy wobec Boga, wobec siebie? No chciałabym jakąś praktyczną radę dać osobom, którym po prostu zdarza się, albo regularnie się zdarza, żeby to jednak wprowadzać na atmosferę pokoju i znowu wiązania w małżeństwie, a nie dzielenia. Wiesz co, właśnie ja mam... Jakie praktyki macie? Taki mam po prostu charakter trudny, że trudno mi jest. Trudno mi jest po prostu właśnie jakoś przejść dalej i zawsze przychodzę wtedy do Boga. Wiem, że sama sobie nie poradzę. Boże, zrób coś ze mną. Boże, złam mnie. Nie z Maćkiem, tylko z Tobą. Ja, no oczywiście, Boże, zmień go, tak? Zmień go, ale z drugiej strony też sobie zdaję sprawę, że ja w tej sytuacji powinnam ustąpić, że ja powinnam uniżyć się, tak? Uniżyć się. I to uniżenie jest zawsze dla mnie dużą trudnością, bo
taka już jestem, że zazwyczaj mam rację, wiesz, po prostu taka jestem. I, ale Bóg mi pokazuje, że racja nie może być ważniejsza niż relacje, nie? I ja się cały czas tego uczę, że żeby stracić, pozornie stracić, bo jakby przyznać się, znaczy może nie przyznać się, jakby przejść do porządku dziennego, że okej, nie musi być moja racja teraz wzięta pod uwagę, nawet jeżeli jest mądrzejsza. I obiektywnie ta moja rada. Może i lepsze, nie? I lepsze, obiektywnie, punktu, tak. Obiektywnie, jak najbardziej. Tak. Ale relacja jest w tym momencie ważniejsza, tak? I żeby się wycofać, nie? I żeby się wycofać, żeby poczekać na tą drugą osobę. Nie wiem, co by mój mąż powiedział, ale ja często mam takie uczucie, że muszę poczekać na mojego męża, żeby on był gotowy emocjonalnie albo żeby się przygotował na coś. I to było zawsze dla mnie trudne, bo jestem szybka. Tak myślę sobie, że przez te wszystkie lata, kiedy pracowałam w szkole, to Pan Bóg chyba mnie tam trzymał właśnie po to, żeby moja cierpliwość tam była, wiesz, szlifowana, bo dzieci są wolne z natury. Ja zawsze mi było tak ciężko z tymi dziećmi. Szybciej, dlaczego tego nie rozumiesz? To już można tak zrobić. I z wieloma osobami tak mam, z moim mężem również, że muszę po prostu poczekać. I to uczy pokory i uczy tego, że my razem chcemy gdzieś dojść, a nie chcemy szybko gdzieś dojść, tak? Że po prostu, że jest w tym wartość, żeby tworzyć wspólnotę i żeby poczekać na tą drugą osobę, też dojrzeć samemu w tym czasie, bo to nie jest tak, że ta osoba jest powolna, tylko ja też również muszę potrafić być, zwolnić, tak? Z uwagi na miłość, z uwagi na rozwój tej drugiej osoby. No to jest takie dojrzewanie. Bardzo. Czy ty jesteś, w mojej skórze jesteś, czy z czyjej ty perspektywy mówisz? Że tak samo masz. Tak. Bardzo. Ale tu mi też się nasuwa słowo miłość i szacunek, bo też w piśmie czytamy: mężowie, kochajcie żony, szanujcie. To nie znaczy, że żony mają nie kochać, ale jakby jest akcent na ten szacunek. I to się trochę z tym wiąże, takie trochę to nie zwolnienie, tylko poczekanie z pewnym uszanowaniem, tak, czyli inności drugiej osoby. Podaj jeszcze jakieś przykłady z ciekawości tego poszanowania mężczyzny, bo czasami słyszy się nieładne przykłady właśnie takiego gderania, narzekania i patrzenia z góry na mężczyzn przez kobiety. Nie podoba mi się to. Powiedz, jak u ciebie to wygląda? Albo jakbyś chciała, czy przykłady właśnie poszanowania zdania i inności mojego męża? Wiesz co, sytuacje? My w sumie nie mamy zbyt dużo takich sytuacji, żebyśmy mieli inne zdanie, więc jakby, bo to jest ten fundament, o którym mówiłam, że byliśmy od początku tak dobrze nam się rozmawiało, mieliśmy takie samo wyczucie, podejście do spraw, że po prostu to było takie jednoczące mocno, więc mało jest takich sytuacji, gdzie mój mąż ma zupełnie inne zdanie niż ja. Czasami tak mamy, na przykład odnośnie wychowania dzieci. Mój mąż jest takim człowiekiem bardziej zasad i dyscypliny, że coś musi być zrobione, tak powinno być i tak dalej. A ja pewnie, nie wiem, może to jest bardziej przypadłość kobiet, że bardziej tak zawsze patrzę na te relacje, że nie, no zobacz, tu zrozum, no ona była słaba, ta moja córka i że trzeba poczekać, że nie można tak wymagać, że trzeba porozmawiać, że najpierw porozmawiajmy. Więc czasami tutaj mamy takie tarcie, że mój mąż uważa, że powinno być inaczej. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze, że my jesteśmy partnerami, jakby nie uważamy, że któryś z nas jest ważniejszy w związku, czy bardziej godny szacunku, tak? Tylko jakby no, zauważamy siebie, zauważamy jakby przestrzeń do, że każdy z nas ma pewną przestrzeń działania, pewien taki punkt geniuszu to się nazywa, tak? Że każdy z nas w czymś jest dobry, a w czymś jest troszkę słabszy. Tak. I kiedy ja jestem w czymś słabsza, to ja w naturalny sposób ustępuję i jest przestrzeń dla niego i on wchodzi. A on tak samo się uczy mi dawać przestrzeń, tak? Więc no myślę, że każdy z nas jakby musiał swoje przejść. Nie przychodzi mi na myśl, wiesz, jakaś konkretna sytuacja teraz ale akurat. Ale tam też jedna chociażby przy tym przy odmiennych temperamentach, to już jest jakimś takim dla mnie przykładem, że poczekanie, ustąpienie może być zamknięcie na chwilę ustną, a może przeczekanie, tak ja mówię z swojego doświadczenia, patrząc na inność. Ale wiesz co, mam taki przykład w sumie. Zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że mój mąż, kiedy się pokłócimy, albo właśnie jest jakaś burza, dużo jakichś takich emocji, to on potem idzie spać.
I ja sobie myślę, jak on może jej spać? Ja po prostu nie mogłabym spać w takim momencie. Trzeba rozwiązać ten problem, musimy porozmawiać. Tak jest. I mój mąż mówi, nie, ja muszę teraz iść spać. Jak on może spać w takim momencie? I na początku chciałam postawić na swoim i na początku związku tak było, że na siłę, po prostu go na siłę, na nogi, nie, tu zapalam światło, nie ma spania żadnego, po prostu gadamy i tyle. To musi być rozwiązane teraz. Tak? Biblia wyraźnie mówi, niech słońce nie zachodzi nad naszym gniewem, więc słońce nie może zajść, prawda? Ale potem zrozumiałam, że następnego dnia, kiedy on się wyśpi, jest spokojniejszy, jest w lepszym nastroju, w ogóle już połowy nie pamięta, dlaczego się krócił. Tak, to dla mnie to też jest lepiej, żeby po prostu samej się wstrzymać w tym momencie, tak, ten swój ból, ale to też było związane z tym, że musiałam zrozumieć, że Bóg musi uspokoić moje serce, a nie mężczyzna, nie ten, który jakby wywołał tą burzę. Ja muszę przed Bogiem się uspokoić, to Bóg musi mnie uspokoić i dopiero z tej pozycji mogę rozmawiać, prawda, w relacji z moim mężem. Tak więc na tego następnego dnia zauważyłam, że jest lepiej, lepiej jest dla mnie. To jest pewna taka mądrość. Znowu zaproszenie Pana Boga, nawet tu, gdzie są emocje i ogień, prawda? Nawet na przeczekanie, dodawanie sobie tam przeczekanie. Oj, ja Ci powiem, że ja bym nie dała rady właśnie inaczej. Ja nie wiem, jak inni się rozładowują emocjonalnie, ale dla mnie ten Pan Bóg to jest po prostu tak jak właśnie takie żelazo, jak takie żelazo i po prostu wodę, tak. I On po prostu mnie chłodzi, On mi pokazuje, czasami mi to zajmuje parę dni, tak. Zazwyczaj parę godzin, ale czasami są takie rzeczy, że potrzebuję czasu. Agatka, jeszcze wrócę do takiego ważnego tematu, już zbliżając się do końca, bo mówiłeś o tych wielu projektach, w których uczestniczycie i ja to śledzę i widzę, to się bardziej rozkręca niż stopujecie, wy jesteście na linii, gdzie tam właśnie jesteście na szczycie. I gdzie w tym wszystkim jest dbałość jeszcze o was? Jak wy dbacie o waszą taką właśnie intymność? Mówię tu o budowaniu tej relacji, tej bliskości, bo łatwo jest się, czy to w biznes zapędzić, czy wychowanie dzieci, jak one są małe. No umówmy się, tego jest dużo, czy teściowa chora, czy trzeba się kimś opiekować. No tego jest czasami naprawdę nagromadzenie. I jak o to dbacie? Jak szukacie, wykradacie ten czas na i Agata, i Maciej, i my tak głębiej? Czy to jest znowu Pan Bóg, który najbardziej spaja, czy jeszcze coś? Wiesz co, mamy takie swoje sposoby, że tak powiem. O, tego szukamy. Swoje sposoby. Na przykład obydwoje jesteśmy takimi typami plecakowo-namiotowymi. Lubimy wędrówki, lubimy góry, lubimy się męczyć. Tak jak chcemy gdzieś wypocząć, to jedziemy, się męczymy. Wybrudzić się trochę, wybrudzić się. Więc jeździmy razem na rowerach. Ostatnio mamy takie dwudniowe wycieczki z nocowaniem gdzieś na plaży. Wow, namiot. Tak, namiot. I razem się męczymy, rozmawiamy, odpoczywamy, sobie tam na kuchence coś gotujemy, więc to są takie, to są fajne rzeczy, gdzie wiesz, jeden, dwa dni taki wypad i po prostu staramy się nie rozmawiać wtedy o misji, nie rozmawiać o pracy. No bo teraz jest taki układ, że naszą pracą jest misja. Ale jest to praca, jest to jednak praca i łapiemy się na tym, że rozmawiamy, tutaj taka rodzina została uwolniona, a tutaj ta studnia wykopana, a tutaj powstaje społeczność w internecie, ale staramy się wyciszyć te namiętności takie związane, bo to jest bardzo dużo radości, ale to nas też zajmuje jakby naszą uwagę, a staramy się skupiać na sobie, na tym właśnie, kim jesteśmy dla siebie nawzajem. I tak więc wycieczki rowerowe, wyjazdy w góry. Uwielbiamy. Uwielbiamy po prostu leżeć w łóżku i oglądać jakieś filmy, które są z wartościami i też zatrzymujemy i rozmawiamy na przykład, bo jakieś zjawisko jest omówione i zatrzymujemy i rozmawiamy o tym, tak? Super pomysł. Więc mamy takie swoje różne sposoby. Myślę, że też te nasze wyjazdy, wiesz, które mamy w Polskę, bo przemawiamy w różnych miejscach, w różnych kościołach, ponieważ jedziemy razem, to za każdym razem staramy się to traktować jako wycieczkę. Przynajmniej jak idziemy w tą stronę tam, jeszcze nie jesteśmy zmęczeni, więc to traktujemy, wow, wycieczka. Będziemy jeść obiadek gdzieś tam tu, a śniadanko tu, a to sobie kupimy jakieś tam słodycze i traktujemy to jako taki wspólny czas. Agata, normalnie. Normalnie, jak usłyszałaś. Samo tak. Przepraszam wszystkich na emocje.
No tak, szczególnie te słodycze, wiesz, to są kupiony batonik, kawa. Tak, to inicjatywa mojego męża, który nie przepuści żadnej piekarni ani cukierni. Cudownie, Maciej, dziękuję za ten wspaniały pomysł. Wspaniale. No. Czy takie dołączenie randkowania do podróży, tak jakby służbowej trochę, tak? I to jest przepiękne, traktowanie tego, to my jesteśmy w drodze takiej randkowej. Macie już duże dzieci, więc już możecie jakby wrócić do, trochę do takiego, no... Tak, tak. No wiesz co, no, u nas to wszystko jest tak w biegu, że tak powiem, w międzyczasie, w międzyczasie, ponieważ jest tak dużo rzeczy do zrobienia, więc no to, że mamy właśnie wspólne pasje, wspólne też projekty, no to nas łączy. Piękna i kończąc już tam taką puentę, fajne, bo w zasadzie to, co was dzisiaj łączy po 26 latach, to jest to, co połączyło na samym początku i to, co w zasadzie skleiło, czy przede wszystkim wiara i ufność Panu Bogu, plus te różne pasje. I zobaczmy, jak to czyni życie takim kwitnącym małżeństwo, które w zasadzie nie opada, nie usypia na laurach. Ma również dwójkę dzieci, więc też był pewien ciężar pewnie macierzyństwa, rodzicielstwa, a jednak to życie nadal jest w tempie, tak? Tu nie ma zasiedzenia tylko przy gazie. Ale no, podoba mi się ten styl, chcę z tego czerpać, Agata, dziękuję Ci. No i też wiesz co, wydaje mi się, że małżeństwo ma o wiele większy potencjał niż kiedy się jesteśmy w pojedynkę, że to nie jest razy dwa, tylko to jest razy pięć albo dziesięć po prostu. To, że jest nam czasami trudno właśnie się dogadać, to, czy uzgodnić wspólny kierunek, ale pomimo wszystko jesteśmy razem w tym, właśnie czekamy na siebie, modlimy się o siebie nawzajem, to przełożenie, jeśli chodzi o skutek, jeśli chodzi o ten impact, który mamy na świat, jest o wiele większy. Więc to wycofywanie się, uniżanie się przed sobą nawzajem ma sens. To jest po prostu Ewangelia w praktyce. Tak jest. Tak, będzie takim trochę ezerkenegdo, czyli ta, która jest pomocą odpowiednią do swojego męża, co też nie jest, że ja to będę twoją służką, ale bardziej ta, bez której on funkcjonować by nie mógł w małżeństwie. To jest ten typ pomocy, prawda? Tak, że ty jednak dajesz tą pomoc, uzupełnienie. I tak, mój mąż zawsze mówi, że Agata, ty mnie tak rozciągasz, że no, prawdopodobnie każdy z nas potrzebuje drugiej osoby, która w taki praktyczny sposób by była wyzwaniem dla nas, tak? Rośli ciągle. Żebyśmy rośli, bo wiesz, czasami obserwuję takie związki, takie małżeństwa, gdzie jedna osoba wtapia się w drugą. Że wiesz, nie są dla siebie wyzwaniem, tylko jedna osoba tak całkowicie się poddaje. I wtedy to nie jest dobre dla obydwu stron, bo ta, która się poddaje, nie rośnie, nie rozwija się. Tak. Nie ma przestrzeni, żeby w ogóle zaistnieć, a ta druga osoba z kolei nie ma takiego czynnika, takiego tarcia, która by trzymało go w odpowiednim, wiesz, kształcie i wymiarach. I często rośnie w pychę albo jest zbyt dominująca. A kiedy jesteśmy nawzajem dla siebie wyzwaniem, to Bóg po prostu działa w nas. Te wszystkie owoce ducha, wiesz, cierpliwość, łagodność, mądrość, to wszystko może po prostu w nas zaistnieć, tak? Pojawić się i wtedy jesteśmy bardziej użyteczni dla innych. Tak, ale też dla siebie tacy intrygujący, nienudni, tacy ciągle, tacy, ona mnie ekscytuje, tak? Podoba mi się ta jej pasja właśnie do tego, do tamtego i to jest dla siebie tacy bardziej jeszcze atrakcyjni. Dokładnie tak. Agata, mam jeszcze milion pytań, tak? Możemy przyciągnąć tę rozmowę, ten filmik do 5 godzin, także... Tak, tylko herbatę potrzebujesz. Tak jest, ale będziemy kończyć. Zapraszam was na vloga Agata Strzyżewska, gdzie praktycznie mówi o wierze w bardzo prosty sposób. Zapraszamy na tłustą owcę, do zjedzenia tłustej owcy. Też będzie odcinek ze mną i z Adamem, możecie sobie go obejrzeć. A tymczasem i Agacie, i Maćkowi życzymy słodkiego, długiego życia z Panem Bogiem. Amen. Dziękuję. A wam podobnego małżeństwa, jak mają Strzyżewscy. Do widzenia.